Nazywam się Janusz Czapla, przyjechałem z Sosnowca. Jeżeli pan pyta o te pieczątki. Owego czasu, gdy dostałem tą książkę Biały Kruk, co miała same puste kartki, czy czyste kartki, żeby ją zagospodarować, zacząłem te miejsca, gdzie jestem, dokumentować. No i na przykład to, co teraz pan, to jest z Irlandii. To jest Galway, później rejon Shannon turystyczny. Tu jest na przykład muzeum Jamesa. To jest whisky, a to jest tu muzeum ten Tower. Jamesa Joyce'a. To whisky nie? było z degustacją? Tak, z degustacją. To jest zwiedzałem nie? To muzeum. Tu na przykład jest z Węgier. No tam, gdzie bywam. Wino w ogóle, gdzie jestem, no to różnego rodzaju. Nie? No tu jest akurat Beskid Sądecki. A z najdalszego jakiegoś miejsca? No to najdalsze to jest ta Irlandia. Nie? Irlandia? No tu też jest, no jest Galway. No, tak. Mhm. No, Bieszczady, Czechy, Słowacja. Zamek Gliwice. No, tak jak mówiłem wcześniej, Węgry. O, przepraszam. Węgry. No, tu jest Szczawnica, proszę pana, tu jest ciekawa ta pieczątka, zaraz pokażę. Wróćmy do mnie do kamery. Zaraz. Kurczańskie Teplice, tak, Wyszehrad. Później, no, to są no, różne, tu jest Czechy, Gader, Dolina Gaderska. Teraz co tu mamy takiego ciekawego, no tu też jest Fatra, Czechy, no, Czerwony Klasztor też w Czechach, tu jest Sanok, park etnograficzny. W Czechach, konkretnie w mieście Jaseniku, tam niejaki pan Wicens, no teraz można powiedzieć prysznic, wynalazł jako pierwszy i stosował wodolecznictwo i właśnie od tego ta cała paleontologia powstała, leczenie wodą. No jest muzeum, pokażmy go tutaj na tym, jest muzeum na właśnie. No ta pieczątka i ta też z Jaseników, nie? A to jest z góry już, nie? A tu ten rejon, no, Gruby Jasennik, no, z tamtych terenów. Muszę kiedyś policzyć te pieczątki, wie pan. Jasne. No bo teraz jestem, no to Usteckie. Wasze, Ustka, Latarnia, Muzeum Minerałów i jako uzdrowisko Ustka. To mamy w sumie ile pieczątek z ust? Oj, pięć. Proszę. Raz, dwa, trzy, cztery. I tu jest chyba piąta. Tu jest jeszcze Muzeum Chleba. Muzeum Piekarnictwa. Tak, Piekarnictwa. Eugeniusza Brzuski. No, bo u nas. Eugeniusza i Adama. Tak, tak. No, tu jest nawet rama. Mhm. No, tu jest jeszcze lokalna. Tak. Tak. Organizacja turystyczna. Tak. Czyli w sumie 7 pieczątek z ust. Tak. Czy się umyłem? No nie, no to wie pan, no, gdzie w ogóle jestem? No tak, jak wiem, że tu z Lądka. No to jest, tu byście mieli 900 km ponad, nie? Tak. A niech pan powie, to w sumie ile pan już zebrał tych pieczątek? Nie wiem, nie powiem, nie liczyłem. Nie liczy pan tego? Nie liczyłem. O, to jest jedyne, wie pan, tutaj jedyne w Polsce schronisko prywatne. Nie Wajencji, tylko prywatne. Zawoja Opaczne. Opaczne. To jest to schronisko Opaczne. Mm-hmm. Jedyne prywatne. No. No, no, tu bardzo dużo mam z terenów z Wysowej, nie? No. Bo tam bardzo dużo jestem, to więc... Jeszcze raz pan się nazywa Czapla, tak? Tak. A na imię? Janusz. Janusz Czapla. Okej. Okay. Super, bardzo panu dziękuję.